Szczęść Boże, witam Was w kolejnym odcinku naszego V-bloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj będziemy mówić na temat ornatu. Ornat, jak sama nazwa wskazuje, czyli jakiś ornament, a więc ozdoba. Jest to wierzchnia część szat liturgicznych kapłana, służąca do po prostu ubogacenia liturgii. Kolor ornatu, jak i stuły, odpowiada kolorowi, jaki mamy w danym dniu liturgicznym. Podczas zakładania ornatu wypowiadamy następującą modlitwę. Panie, który powiedziałeś, jarzmo moje jest słodkie, a ciężar lekki, daj, ażebym mógł je tak dźwigać, żeby zasłużyć na łaskę Twoją. Amen. Mamy trzy rodzaje krojów ornatów. Pierwszy, najstarszy, jest to krój stożkowy. Następnie mamy krój gotycki, to jest takie, jak dzisiaj używamy podczas liturgii, oraz krój rzymski, o którym już wspominaliśmy. Na ornacie zawsze jest jakaś ozdoba. Powinna to być ozdoba haftowana, ręcznie bądź maszynowo. Należy unikać, bardzo bym o to prosił, by nie używać ozdób, które są naklejone. I to tyle w naszym odcinku dotyczącym ornatów. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Pamiętajcie również o subskrypcji i lajkowaniu. Szczęść Boże i powodzenia!